Podcast Drzewa Mówią. Czyta Kamil Ciepieńko. Strach. To pierwsze uczucie, które poznałem. Ale nie, to nie ja się bałem. Byłem na to za mały. Bali się ludzie wokół mnie. Ich mowa, choć była dla mnie obca i niezrozumiała, to jednak podczyta strachem. Strach łatwiej wyczuć niż usłyszeć. Tuż obok wznosili twierdzę z wysokim murem i fosą zalaną wodą. Oni naprawdę musieli się bać. Z tego, co usłyszałem od starszych drzew, twierdza była budowana przez ludzi, którzy przyszli tu nieproszeni. Bili się i strzelali do innych przekonywali, że tu jest Rosja, a Polska, która była tu pierwsza, właśnie przestała istnieć. Nie mogłem tego zrozumieć, bo jeśli są tutaj, a tej Polski nie ma, to po co im taka wielka twierdza? Szybko się jednak okazało, że Polska wcale nie zniknęła i dlatego tak się bali. Pomyślałem sobie wtedy, że ta Polska to musi być coś bardzo ważnego, jeśli tak wiele osób chce się o nią bić i strzelać. Jako niewielka łodyżka, mało wtedy widziałem. Dopiero z czasem mogłem podziwiać panoramę Warszawy. Podobno niejaki kanalet to malarz samego króla gdzieś tu przesiadywał i godzinami potrafił malować miasto. Gdy fort był już gotowy, z niepokojem patrzyłem w kierunku działobitni, z której wystawały armaty. Czy ci ludzie nie wiedzieli, że ja rosnę na linii strzału? Dużo większe i starsze ode mnie drzewa musiały ustąpić pola ludziom, którzy w strachu obserwowali z murów kresy warszawskiej Pragi. Mnie oszczędzono. Najwyraźniej nikomu nie zasłaniałem. Innym uczuciem, zaraz po strachu, który poznałem w młodości, był smutek. To było wtedy, gdy widziałem ludzi skutych łańcuchami. Prowadzono ich z twierdzy do pociągów jadących na wschód. Wielu z nich już nigdy nie wróciło. Nawet nie wiem, kiedy mi zleciało te moje pierwsze sto lat. Ludzie, którzy zbudowali twierdzę, w końcu odeszli. Może życie w strachu czegoś ich nauczyło? Na murach fortu zobaczyłem wtedy po raz pierwszy biało-czerwone flagi. Zobaczyłem też ludzi, których język mogłem zrozumieć. Śmiałem się, że w końcu trafiłem do siebie, chociaż nie ruszyłem się nawet o pienię. Po kilku latach spokoju przyszła straszliwa wojna. I znów pojawili się ludzie, którzy przekonywali, że Polski już nie ma. I nawet nie, że teraz jest tutaj Rosja, tylko Niemcy. Zastanawiałem się wtedy, czy tylko ja mam taki niefart w życiu, że los zasiał mnie w miejscu, o które tyle ludzi musi się bić i umierać. A może tak wygląda cały świat? Z przerażeniem obserwowałem drugi brzeg rzeki. Widziałem swoich braci, drzewa, które płonęły. Wojna w końcu się skończyła. I choć przez kolejne lata rosłem tu zupełnie sam, to ceniłem sobie ten spokój. W końcu na niego zasłużyłem. Czasem wracały wspomnienia z czasów, gdy widziałem ludzi w łańcuchach. To wtedy, gdy na sygnale mijały mnie radiowozy milicji. W dawnej twierdzy powstała baza milicjantów. I kończyłem gdzieś 150 albo 180 lat, jak wokół twierdzy zaczęły rosnąć budynki. Takie zwykłe dla ludzi. Niektórzy chodzili tu jeszcze w mundurach, ale było ich coraz mniej. Dawna twierdza znalazła się w cieniu wysokich budynków i mało kto już o niej pamięta, chyba tylko ja. Podcast został przygotowany przez Urząd Dzielnicy Praga Północ.